No, witam Was dzisiaj w czwarteczek. Piękna pogoda, słoneczko, ciepło, bo już rano było 10 stopni, nie wiem, teraz nie patrzyłam ile jest. Ale co mnie martwi, to jest bardzo silny wiatr w takich porywach. Teraz tak nie wieje, ale przed chwilą to się aż uginały te drzewa. Ja chciałam dzisiaj iść na działkę, ale raczej chyba nie pójdę, chyba że podjadę sobie na chwilę. Tylko, że tam jest znowu strach stać samochodem pod działkami. Bo tam te drzewa są przy lesie, nie? Znaczy, drzewa są w lesie, a auto stoi przy lesie, tak miałam powiedzieć. No bo to chyba naturalne, że są. Ale pokażę Wam, jak chmurka płynie. Nie wiem, czy to gdzie widać, w jakim tempie się przesuwa. No tam u góry jest bardzo silny wiatr. Ja dzisiaj wstałam z ciężkim bólem głowy. Już wzięłam 1,5 godziny temu tabletkę, taką mocniejszą, ale troszkę było ulgi i znowu mnie strasznie boli ta głowa. Nie wiem, czy to z powodu tego wiatru. Ciśnienie dzisiaj też wysokie miałam. No ale to miejmy nadzieję, że mi to zaraz minie, bo ja dzisiaj jestem umówiona do fryzjerki. No, jak tam ta chmurka przesunęła się już tu. O, zaczynają się zaś wyginać. No, idę dzisiaj do fryzjerki. Jeszcze chciałam kupić drożdże, bo wczoraj tak myślałam o drożdżach, żeby sobie kupić, żeby mieć dwie, trzy paczuszki drożdży, w razie czego jakby coś, czy jakiś chlebek albo coś upiec. Takie szybkie na drożdżach. Ale no, nie pomyślałam, bo tak zgłupiałam w tych sklepach, że szok. W każdym razie jeszcze dzisiaj skoczę po chleb. Wczoraj się dowiedziałam w piekarni, bo chciałam kupić chleb, ale był gorący, a ja chciałam krojony. Powiedziała, że dzisiaj też będzie chleb, a ja jeszcze miałam w domu, także nie musiałam na siłę kupować. No i mi mówiła pani, że ludzie szaleją nawet z chlebem, po kilkanaście chlebów biorą, że oni się nie wyrabiają. Także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj ten chleb kupić. No, to tyle na początek dnia, potem będzie śniadanko i mam nadzieję, że się dzisiaj o normalnej porze z Wami będę widziała. No i musicie zobaczyć moją fryzurę, bo potem jak będę wygolona. No, to na razie. Dzisiaj znowu już drugi raz. Tu mamy śniadanko, prawie takie same jak wczoraj. Ale tylko prawie takie samo. Herbatka jest inna. No. A tam Wam pokażę, jaki wiatr. Tutaj tak huczy, że człowiek jakby zamknął oczy, to by myślał, że nie wiem, jaka zima na dworze jest. O. Widzicie, jak mocno wieje? A przedtem jeszcze mocniejsze porywy były. No ale nic, trudno. Idę teraz jeść. I tu mamy obiad dzisiejszy nasz. Żurek. No tak jak, nie wygląda może na żurek, ale jest żurek z białą kiełbasą i z pieczarkami. Taki żurek sobie zrobiłam, już jajka nie dawałam. No i przed chwilą wyłączyłam moje pizzerinki takie małe, o małe figle by mi się nie spaliły, bo rozmawiałam z moim bratem przez telefon. Ale chyba mi się nic nie stało. Bo wczoraj tego ciasta drożdżowego miałam trochę za dużo. Serię przetrzymałam i dzisiaj wykorzystałam na te pizzerinki. No, tam mi się buraki gotują, bo już też bałam się, żeby mi się nie zepsuły. No to sobie ugotuję i potem się zrobi na któryś dzień na obiad. A oczywiście żuru to jak zwykle mi wyszedł gar jak na pułk wojska. No ale to będzie na jutro też jeszcze żur. No i to tak. To na razie. No, witam Was, Wasz łysolek. Nareszcie byłam u fryzjerki. Już nie mogłam się doczekać. No i dzisiaj byłam. Ja na pierwszą miałam wizytę umówioną, a miałam szczęście, bo moja fryzjerka zmienia teraz zakład. To znaczy się, teraz pracuję jeszcze u kogoś, ale ta osoba likwiduje zakład fryzjerski i moja fryzjerka otwiera swój zakład, ale tylko do wtorku tam pracuje,
a dopiero swój zakład od kwietnia otworzy. Jakbym teraz nie poszła do niej, to bym musiała czekać aż do kwietnia z moją głową, z moimi włosami. I tak się akurat wpasowałam. Także, że fajnie. No. Cieszę się, że byłam u fryzjerki, z tym, że no to wizytę miałam na pierwszą, to takie ani nie powiem, ani w oko. Bo to do południa dużo się nie zrobi, a potem do fryzjerki, do sklepu jechałam jeszcze dzisiaj, właśnie zmarnowałam resztę dnia, bo to jeszcze parę rzeczy potrzebowałam i musiałam za nimi jeździć, bo w kilku sklepach nie było. Chciałam drożdże kupić i nie dostałam drożdży w moim sklepie, jechałam do drugiego, do trzeciego, dopiero w czwartej Biedronce dostałam te drożdże. I to jechałam aż po dwie paczuszki drożdży, nie? I tak jeździłam. No ale chciałam w domu mieć w lodówce drożdże. Bo czy coś upiec, czy co na niedzielę, czy w ogóle, to dobrze mieć drożdże w domu. A nie lubię tych suszonych, jakoś nie jestem przekonana do tych suszonych drożdży. No, tam się przypomniało, że chyba nie mam cukru waniliowego, ale nie będę latała za cukrem. Zresztą cukier waniliowy chyba wanilinowy. To w każdym sklepie jest, bo tego to chyba nie wykupują. To wystarczy, że tu pójdę i kupię. Bo tak straszą, że sklepy pozamykają, a ja nie wierzę w to, że zamkną sklepy. Zresztą znalazłam się kilka informacji na internecie i to minister jakiś tam się wypowiadał, że sklepy nie będą pozamykane. Także nie wierzę w żadne ten, że niby ma być jakiś stan epidemiologiczny, ale to tylko oznacza wzmożoną czujność właściwie, nie? No. I nic poza tym. Tyle, że zgromadzeń nie może być i tak dalej. No, ale jeszcze tylko wam jedną rzecz powiem i kończę z tym wirusem, bo tą taką głowę dzisiaj ma, jak się wchodzi na internet. Wyobraźcie sobie, że jak byliśmy dzisiaj, byłyśmy, bo z Wiki byłam, w dużym Carrefourze u nas w Plejadzie, właśnie za tymi drożdżami jechałyśmy, to jak się wychodzi z Plejady, to ja wcześniej tego nie widziałam, chyba tego tam nie było i nie ma tam żadnych oznaczeń, jest taki pojemnik, dozownik, o. Że można sobie ręce z tym antybakteryjnym żelem, to tak pryska. Jak się ręce tylko podłoży, to tak pryśnie i można sobie fajnie rozsmarować. Szkoda, że tego nie zauważyłam, jak wchodziliśmy. No, to byśmy sobie wtedy zrobiły. No i właśnie już jak wychodziłyśmy, już sięgałam po moją resztkę takiego, mam taki mały antybakteryjny w torebce, żeby sobie jednak ręce umyć, tak przetrzeć, znaczy wyczyścić. Trochę, bo ja jakoś tak zawsze jakoś nie dowierzałam tym wózkom. Zawsze mi się dawało, że te wózki są brudne, te uchwyty. No ileż ludzi jeździ z tymi wózkami i to musi być brudne, pełno bakteria. Tym bardziej teraz jeszcze, nie? Jak jest takie zachorowalność na grypę i inne wirusy. No. I już sobie chciałam wyczyć, a Wiki mówi, patrz co tam jest. No i rzeczywiście. I jestem ciekawa, czy tylko w tym sklepie, bo potem żeśmy już nawet nie myślały o tym, ale w Biedronce wątpię, żeby takie coś było, chociaż mogłoby być. Biedronka, Lidl. No, to że mogłoby być takie właśnie dozowniki i człowiek by sobie... I to właściwie powinno być, jak się wchodzi, jak się wychodzi, że jak ludzie wchodzą, wiadomo, różne rzeczy się dotyka po drodze, czy tam... No, różne rzeczy, nie? To sobie umyć tym ręce, jak się wchodzi, jak się wychodzi, tak samo. Fajnie by było. Bo tym bardziej, że żadnego antybakteryjnego żelu się już nie uświadczy. Bo ja już patrzałam, żeby coś kupić, bo ja nie jestem zwolennikiem tych produktów, bo one bardzo wysuszają skórę i niszczą florę bakteryjną, naturalną naszą na rękach. Także tak w domu bym tego nie używała. Ale tak właśnie, choćby tylko wtedy, jak się przychodzi ze sklepu, no, jak jest taki większy, jakbym dostała taki większy, no to w domu by był, jak się przychodzi z dworu, ze sklepów czy skądś. Albo taki malutki, żeby w kieszeni nosić. No ale niestety, ja już wszędzie patrzyłam, nigdzie nie ma
ani w Hebe, ani w Rossmanie, ani w tych innych sklepikach. W Dilcu patrzyłam też, wszystko wykupione, także. No. Fajna ta rzecz właśnie w tym Carrefourze, że tam takie coś było. I dzisiaj nawet w Carrefourze tak ten, kolejka była do kasy, ale w sklepie się nie widziało tak ludzi. A tak jak się chodziło tam po tej Plejadzie, co są te boczne wszystkie sklepiki, jakieś tam obuwnicze i inne, wszędzie pusto. Ludzie się chyba boją. Nawet w Rossmanie, w Pepco puściutko było. No, ludzie jednak troszkę się wystraszyli i nie chodzą do sklepów. I dobrze. No ja też teraz już tak w sumie praktycznie mam wszystko w domu, to co mi potrzebne, ziemniaki, wszystko. I też już nie mam potrzeby iść do sklepu. No. I to tyle o tym koronawirusie całym, o tej epidemii. No jeszcze tyle, że Wiki troszkę jest niezadowolona, bo jednak musi się uczyć sama w domu, a przez internet dostaje tylko pytania i zadania. No i nie jest to zbytnio fajne, nie? Zwłaszcza jak się ma rozwiązywać zadania z matmy. No ale zobaczymy, jak to długo potrwa, może nie będzie tak źle. W każdym razie nie ma wychodzenia gdzieś. Jedynie co to na jakieś spacerki do lasu, czy gdzieś tak, jak nie ma dużo ludzi. No bo przecież nie można siedzieć bez przerwy w domu, bo by człowiek ogłupiał w domu. No. I tak, dzisiaj zrobiłam na obiad ten żur, to wam pokazywałam żurek taki, no. Co wam pokazywałam i pizzerinki. To właściwie to takie małe pizze, właściwie to miało być cebularze, bo tam dużo tej cebulki przesmażone miałam. Właściwie to tak naprawdę, to ja nie wiem jak się cebularz robi i nie sprawdzałam tego w internecie. Zrobiłam na swoje oko tak jak tą pizzę, tylko że tam nie dawałam takich produktów typowo do pizzy, tylko dałam ten ketchup na dół, przyprawy jak do pizzy i tę cebulkę przesmażoną, troszkę pieczarek tam też jeszcze miałam. No i taki obiadek żeśmy mieli. Tak tymi wirusami, tym wszystkim człowiek tak żyje, takie teraz nasze życie jest, że akurat to jest najgorętszy temat. No, kupiłam, mówiłam wam wczoraj chyba, że kupiłam witaminę C, tam w podwyższonym te wartości tej witaminy C, tam jakieś 1000 chyba jednostek. No nie bardzo chcę pokazywać leki, bo nie wiem czy mogę na YouTubie leki pokazywać i tam suplementy. Ale pani mi w aptece sama zaproponowała to, bo chciałam właśnie taką mocniejszą tą witaminę C. Kupiłam witaminę D3, jakaś 2000, no i witaminę A. I tak przez jakiś czas będziemy to brali wszyscy w trójkę. Tak, żeby się wzmocnić, no nie zamierzam tego brać cały czas, no bo chyba nawet nie powinno się takich dawek brać na dłuższą metę. A poza tym przyjdzie wiosna, przyjdzie słońce, to ani witaminy D3 nie trzeba będzie, bo będzie naturalne. No i więcej jarzeń i w ogóle to. Bo to i witamina C będzie. No. I to tak. Dzisiaj kolejny dzień zmarnowałam na jeżdżenie po sklepach, no bo to tak, żebym to tak do tej fryzjerki szła na 10 rano i potem do sklepu to jeszcze, nie? A tak po sklepach przyjechałam, to dopiero obiad robiłam, dopiero zaczynałam gotować, bo nie miałam nic przygotowanego. No. To tak, zanim się zjadło, kimnęło oczywiście, nie? No to teraz czas ponagrywać. Jutro mam nadzieję wcześniej będę nagrywała, jak będzie jasno na dworze. Bo to tak jakoś fajniej jest, jak jest jasno na dworze, nie? Jeszcze jak jest słońce, nie wiem czy jutro będzie słońce, bo u nas dzisiaj był bardzo fajny, cieplutki dzień, ale wiatr był bardzo silny, bardzo. A teraz tam jest, nie wiem czy deszcz pada, ale słychać jak samochody jeżdżą, że jest mokry asfalt, bo to tak inaczej słychać. No to zobaczymy jak będzie jutro. Wiem, że ma być jutro chłodniej o 7 stopni u nas. No to zobaczymy.
jak to będzie. I tak nie zamierzam właściwie za bardzo nigdzie wychodzić, tylko z psem. Nie wiem, czy gdzieś ten, zajmę się tutaj w domu troszkę i posprząta się i no chyba, że potem na spacer co zwykle wyjdziemy gdzieś. No. No na działki to ona też nie lubi iść, jak tam nie ma co robić, a jak tam jest błotko, to tam nie ma co robić. No dzisiaj chciała iść na spacer, żeby iść przez las, ale tak, przez las nie, no bo tam nie ma słońca. Ona chciała się wygrzewać w słoneczku, no ale przez las też strach, no bo jak taki silny wiatr, no to gałęzie leciały, nie? Może się drzewa jakieś przewrócić albo co? To też jest tak niebezpiecznie. No, patrzę, czy tam się to nagrywa. Chyba mi się nagrywa. No. No, a tak z innej beczki, już zmieniając temat, to jakiś czas temu wam pokazywałam książkę, że będę czytać. No i na razie to mi to bardzo ciężko idzie, to znaczy przeczytałam pierwszą stronę, może dwie, nie bardzo wiem o czym to jest. To znaczy się już nie pamiętam, bo to na początku, tak jak mówiłam, że będę czytała, to zaczęłam tam czytać, ale jakoś nie umiem dojść z czasem do tego, żeby to czytać. No mam nadzieję, że w końcu jakoś się wyrobię z tym czasem, sobie to jakoś tak ten czas poukładam, że będę mogła poświęcić trochę na czytanie. Tylko to jest to właśnie, że ja wieczorem, to ja już tak na tyle źle widzę, że to jest męczenie wzroku, żeby czytać. No a rano wiadomo, człowiek ma zawsze jakieś inne roboty. No ale zobaczymy, może się w końcu wezmę za to czytanie. No. A jeden z moich subskrybentów, no się, no nie wiem czy subskrybentów, widzów, ciągle się mnie pyta o rolady. Kopie. Jak będą rolady, to będą. Na razie nie ma. No. A jak chcesz rolady zjeść, to sobie zrób. Albo idź do baru. No, to tak. Jak będą rolady, to prawdopodobnie na święta. Teraz na razie rolad nie zamierzam robić. Chyba, że na którąś niedzielę to pokażę, jak robię te rolady. Ale to żadna filozofia. W każdym komentarzu, kiedy będą rolady. No. Tyle w tym temacie rolad. I to taka robota. Cieszę się, bo mi zaczyna, wreszcie mi minęła ta pierwsza stuwa subskrybentów. Bo już myślałam, że ja już nawet tej stówy nie przekroczę, bo już się zbliżało i znowu spadły subskrypcje. Już się zbliżały i znowu spadły. No teraz jak patrzałam, to mam już 103 subskrypcje. Także był do przodu. No, zobaczymy jak będzie dalej. Kiedy mi to tak wzrośnie, żebym miała naprawdę dużo, no ale jakoś to powoli idzie to. Jakoś idzie. No i to tak. Nakupowałam sobie owocków. Miałam robić soczki, nie? Znowu nie miałam czasu, żeby zrobić ten sok. A mówiłam wczoraj, że będę robiła sok, nie? Może jutro z Wiki zrobimy ten sok. Tym bardziej, że kupiłyśmy dzisiaj jeszcze pomarańcze. Deserowe, to chyba słodkie będą fajne, nie wiem. Ale kupiłyśmy dość sporo tych pomarańcz, bo jak Wiki robi sok, wyciska, no to z kilku pomarańcz, nie? Tak, żeby była taka duża szklanka soku. No bo jak już robić, to już robić, nie? A nie tam, żeby tam dwie kropelki. No ale już jej powiedziałam, bo też kupiłam ten seler naciowy, że będziemy też i przez wyciskarkę troszkę selera, to ten pomarańcze będziemy mieszać z tym selerem, może marchewką, bo jabłka to ona nie może, bo ona ma uczulenie na jabłka, na świeże jabłka. Jak już jest potem przetworzony, ten to nie, ale na świeże jabłka ona nie może. No ja tyle nakupowałam, ale ja sobie będę czy tam jadła, czy też sok. Jej zrobię osobno sok, a dla siebie też osobno, nie? No. I to tak. Człowiek dużo planuje, a mało wychodzi z tego. A najgorzej, jak się właśnie wychodzi do sklepu, to potem już cały dzień zaburzony. No. A jutro nie zamierzam nigdzie wychodzić, chyba że tylko z psem, ale to jak się tu porobi, nie muszę się odrywać od roboty. Także. Troszkę zaległości się znowu ponadrabia. I znowu ciągle tego kosza nie wyprasowałam.
No ale musi nabrać mocy urzędowej. Jak nabierze mocy urzędowej, to będzie wyprasowane. Tak. Dobra. Ach, no. I tym optymistycznym akcentem będę się z Wami dzisiaj żegnać. Niech Wam się przyśni prasowanie pościeli. Prasowanie jest fajne. Tylko, że najgorzej się za nie zabrać. Ja to sobie przeważnie robiłam tak, że na sobotę najwięcej roboty se szykowałam i między innymi kosz prasowania. Potem wszyscy siedzieli sobie gdzieś, odpoczywali, filmy oglądali, a ja prasowałam. No, a to też tak. Ja mam małe mieszkanie tutaj, to nie mam jakiegoś pomieszczenia specjalnie, gdzie mogę prasować i tak dalej. No to wiadomo, że w dużym pokoju się prasuje, nie? A jak się prasuje, to się takie pyli, takie jakby kurz idzie z tego. No i, a ja mam czarną obrościankę. I co? Posprzątam sobie na niedzielę, będę prasowała i zaś pełno kurzu. I potem zaś by wypadało iść i kurze ścierać, nie? Ale to piątek, to może jutro się jeszcze troszkę pokrasuje tego. Bo tam w sumie to tak wygląda tak dużo, ale jak się to za to człowiek zabierze, to raz, dwa powinno iść, nie? Tylko najgorzej się zabrać za to. No. To jutro Wam powiem, czy się zabrałam, czy nie zabrałam. Dobra, to dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę. To taka jest... Tak się lepiej robi na sercu, jak się widzi te łapki, te komentarze i że subskrypcje rosną, to się aż chce coś nagrywać. No. Teraz tymi pomysłami tak troszkę licho na nagrywanie, bo człowiek zaabsorbowany jest tym, co się dzieje na zewnątrz. Cały czas uważam, że i tak, że to jest tylko panika sztucznie pompowana. Ale mimo wszystko panika paniką, no ale człowiek potem skutki może tego jakieś mieć, nie? No także trzeba było się zaopatrzyć. Też dużo nie robiłam z zakupów, tak na 2 tygodnie, żeby tam i tak nie będę musiała wychodzić ze sklepów. I to na jedno dobre, nie? No. To na razie do jutra. Bye-bye.